Ala, ile czasu trwały przygotowania do występu na Eurowizji? No, przygotowania trwały długo, no bo chcieliśmy wszystko dopracować, żeby było idealnie. A gdzie spędziłaś więcej czasu? Ucząc się tańczyć, czy poprawiając swój śpiew? Myślę, że tu i tu. A łatwo jest pogodzić taniec ze śpiewem na scenie? Myślę, że tak. A nie przeszkadzają ci tancerze? Nie, właśnie to pomaga. A, czyli oni są takim dla ciebie wsparciem? Tak. A łatwo jest pogodzić Eurowizję ze szkołą? Tak, bo jak no, teraz są zajęcia online, więc jak jestem w Warszawie, no to jak mam czas, to mogę być na lekcjach. A jak ty w ogóle traktujesz Eurowizję? Jako konkurencję, jako zabawę, czy jako wielką przygodę? No, myślę, że Eurowizja to taka moja, takie moje marzenie i taka przygoda. A kto jest twoim największym wsparciem w przygotowaniach? No myślę, że największym wsparciem jest dla mnie rodzina i przyjaciele. Wczoraj miałaś okazję spotkać się z Vicky i Roxy. Co ci mówiły? No, żeby się ogólnie nie stresować i żeby być sobą. A stresujesz się trochę przed występem? Troszeczkę. Ale masz przeczucie, że będzie okej. No, mam nadzieję. No to głosujemy.